Wakacyjne turnieje siatkówki plażowej na kąpielisku leśnym w Zabrzu to już tradycja. W tegorocznych zawodach udział wzięły łącznie 32 pary. W sobotę na piasku rywalizowało 16 par męskich, a w niedzielę 16 par mieszanych. Turniej jest fantastycznie zorganizowany. Fajnie, że ktoś rozkręca takie turnieje. Zawodnicy mają okazję się pokazać, zagrać i kibice mają na co popatrzeć, bo to też jest ważne. Siatkówka ma bardzo dużo sukcesów w naszym kraju, a wciąż nie do końca dużo kibiców o tym wie, więc fajnie, że jest to nagłaśniane. Rywalizacja jest uważam, że na dosyć wysokim poziomie. Szczególnie odczułem to ja, ponieważ żaden mecz nie poszedł gładko i musiałem grać same tiebreaki do tej pory, więc czuję się, jakbym już zagrał 4 mecze, a dopiero 2. Ciężko jest. Na turniej Leśna Plaża do Zabrza przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Niektórzy są już weteranami. Brałam udział rok temu, 2 lata temu. Turniej bardzo dobrze zorganizowany, bardzo fajna atmosfera i to mnie skłoniło, żebym przyjechała jeszcze raz. Oprócz turnieju głównego zawodnicy mogli wziąć udział w konkursach dodatkowych na siatkarskiego gwoździa, czyli najmocniejszy atak i dolny młotek, najwyższe lub najdalsze wybicie piłki sposobem dolnym. To takie zagranie karambuli, udało się, życiówka padła, jakby start był z nogi, później przewrotka, to wygrało. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli znani siatkarze Ernest Kaciczak, Jakub Nowosielski, Kamil Maruszczyk i Wiktor Kłęk, którzy obserwowali dwudniowe zmagania na piasku i przyznawali nagrody w konkursach dodatkowych. Ocenialiśmy przede wszystkim parabolę lotu piłki, która była jak najwyżej, a później kto najciekawszy pomysł zaprezentuje. Było mnóstwo zabawy, każdy wiadomo bawił się jak mógł. I zawsze to jest jakaś coś innego niż tylko siatkówka. Turniej na pewno bardzo dobrze zorganizowany, sam grałem w nim 3 lata temu, więc znam go teraz od tej drugiej strony, też taki bardziej organizatorskiej, że tak powiem. Poziom jest bardzo wysoki, wczoraj rywalizacja męska była bardzo zacięta i trwała praktycznie cały dzień. Dzisiaj tutaj turniej mixtów też widzę, że poziom jest bardzo dobry. Towarzyszące atrakcje typu konkurs gwoździa na przykład i dzisiaj zagrywka taka słoneczna, więc są też takie elementy bardziej humorystyczne, więc na pewno jest to fajne miejsce, żeby przyjść, popatrzeć i spędzić miły weekend. Turniej siatkówki plażowej na kąpielisku leśnym w Zabrzu każdego roku cieszy się dużą popularnością. Przyciąga nie tylko świetnych zawodników, ale też wielu kibiców. W miniony weekend odbył się już po raz 6 i z pewnością nie ostatni.